Witam serdecznie, z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Farming Simulator 22. Mapa zielonka, lecimy i tak. Pierwsze nasze dzisiejsze zadanie to nakarmimy sobie kurczaki, bo trochę im jedzenia już tam ubyło. Także podjedziemy sobie najpierw. Zmienimy przyczepkę na taką, która by dało się naładować zboże. Na taką na przykład. Kurczaków na razie jest mało, także dużo jedzenia nie... Ale zapomniałem, że to się odłącza po każdym użyciu. Dużo jedzenia nie zużywają, nie jedzą. Także naładujemy sobie tutaj, mamy jęczmienia, także naładujemy sobie jęczmienia trochę, za dużo, no ale dobra. Przejedziemy sobie tutaj, jak zawsze. Moje kurczaki wiedzą, że muszą uciekać, bo ja tu tędy jeżdżę, także nie bójcie się. One między kołami tam uciekają. I tak, nakarmimy tutaj jedne. I nakarmimy tutaj drugie, jak uda mi się cofnąć. A może mi się nie udać. Ale się udało, dobra. I kurczaczki nakarmione. Kurczaczki nakarmione, także wysypiemy resztę z powrotem. Dobra. Ciągniczek zostaje tutaj i teraz tak. Bierzemy dużego ciągniczka naszego fendzika, który jest ufajdany już. Także może go też troszkę opłukam przed pracą. Bo dzisiaj ma sporo roboty. Jak jeden, tak i drugi. ...15% uszkodzenia, ale to jeszcze... ...jeszcze wytrzyma, dobra. I tak, zapinamy sobie... ...do tego ciągniczka... ...albo nie do tego. Do tego. Do tego sobie zapinamy siewnik do, czy sadzarkę do warzyw. Bo dzisiaj sadzimy warzywa. I tak, i pierwsze co będziemy sadzić, ja sobie zmienię od razu, to będzie pasternak. Pasternak sobie posadzimy na tym większym polu, bo tego pasternaka jest mniej. No jedź. Dobra, sobie rozłożymy. I ja tu na razie puszczę pracownika. A tutaj nie robi nawożenia, bo ja przedtem nawiozłem, także dobra, nie widać tego, tej takich, jakby to powiedzieć, tej siatki, raczej tych resztek takich na tym polu. Jest tak jak przed nawiezieniem, to nawozi samo, ale dzisiaj akurat nie ma, bo ja te pola nawiozłem wcześniej. Dobra, a do tego dużego ciągnika zapniemy sobie siewnik i będziemy siali. Będziemy siali sobie soję, tak jak mówiłem.
tylko nasion by trzeba uzupełnić trochę. Nasion uzupełnić i tą maszynę też opukam, bo jest strasznie uwalona. No, teraz się prezentuje dużo lepiej. Podjedziemy do sklepu na szybko. Tam jeszcze nasiona powinienem mieć kupione chyba. Chociaż nie wiem, czy to wystarczy. Tutaj, ale to może być mało, mi się wydaje. No niestety, muszę dokupić jeszcze nasion. Dobra. Chyba nie tutaj. Ziarna. Czy to to? To to, czy nie to? Kurde. To jest to samo. No dobra, ale wezmę paletę sobie. Jest. No, wziąłem sobie paletę, dobra. Kupię jedną paletę. Powinno wystarczyć, żeby to uzupełnić, mam nadzieję. Woreczki schodzą, 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 schodzą i jest 100%, dobra. Pojedziemy sobie na te dwa pola mniejsze. Muszę tu ominąć moje przyczepki. Tutaj będą buraki. A, dobra. Co ja robię? Przecież tu jeszcze nie urosło, a ja chciałem już siać. Na te pola, kurde. Dobra, no dobrze mówię, no. Pomyliłem się tylko pola, ale jest ok. Jest ok. Dobra, rozłożymy sobie. Cofniemy. Dobra. A. Przepraszam, nie zmieniłem sobie nasion. Dobra, pojechał. Czyli tak, pola mamy obrabiane, a my dzisiaj zajmiemy się sadzeniem drzew. Tak jak ostatnio mówiłem, także trzeba to w końcu zrobić. I został mi jeden ciągniczek ten, czyli tym pojedziemy. Tą przyczepkę zostawimy na razie, chociaż nie wiem, czy tych sadzonek nie będę musiał kupić więcej, także chyba na manika se załaduję te sadzonki, bo tutaj chyba jedna tylko wchodzi paleta z tego, co mi się kojarzy. Dobra, mamy naszą sadzarkę. Po drodze jeszcze wstąpimy do sklepu. Kupię tych sadzonek trochę, bo tam jest teren duży, także trochę tego będzie potrzebne. Mam nadzieję, że teraz tak, tutaj i to. Kiedyś kupiłem, co to jest? To. To kupiłem, a to są te topole takie na ten energetyczny, czy jakieś tam. Ale te kupujemy, tylko jeszcze. Aha, to nie. Ustaw. I teraz tak, świerk albo sosna. Iglaste. Dobra, kupimy trochę świerku.
pojedynczo się tylko kupuje? 20 sztuk. Dobra, i kupimy trochę sosny. Nie wiem, czy równo kupiłem. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. To jeszcze jedno. Po 5, czyli po 100 sztuk kupimy. Nie wiem, czy to nie za dużo, ale... Chociaż kupiłem... Świerk, świerk, świerk. Świerk, świerk, sosna, 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 sosna i sosna. Dobra, czyli pasuje. Załadujemy sobie do maszyny jedną. Chyba jedna tylko wejdzie. Uzupełni. No dokładnie, tylko jedna wchodzi. Resztę zapakujemy na Manika. I pojedziemy tam za wieś. Muszę... zobaczyć, gdzie to jest. Tutaj są oznacze, żebym wiedział, gdzie jechać. I będziemy sadzić nasze drzewka. Może na przyszły rok wyrosną, chociaż nie wiem, ile to rośnie. Rok czy dwa lata? Zaczniemy sadzić chyba tutaj, nie wiem, czy tu jest już mój teren. Nie, odtąd. Aha, dobra, odtąd możemy zacząć. To tutaj zaczniemy sobie. Tu wyjedziemy i tutaj, dobra. Koło mojej fabryki zaczniemy. No jedź, 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 nie stawaj, jedź, jedź, jedź. Co, tu jest już mój teren? Zobaczymy. Chwila, jak to tak? Włącz, opuść. A, tu jednak nie. Ciekawe, jak to pracownik będzie sadził, bo jeszcze tego nie robiłem, nawet nie wiem. Znaleziono pola. Kurde blade. Przecież jest na moim terenie już chyba. No może na granicy. Dobra, to przejedziemy jeszcze tutaj w tą stronę trochę. Czy on to na polu musi sadzić? Chyba tak. Dobra, czyli pracownik to na polu sadzi. No, a my tu pola nie mamy, także sam muszę to posadzić. Ok. To od razu sobie skoczę po ten.
No nie wierzę. Po prostu nie wierzę, co tu się stało. On chciał wykręcić i mu przyczepy przeszkadzają. No nie, dobra, muszę to odstawić jeszcze, bo ci pracownicy to pracują jak... Cały świat pracują. Ciekawe, czy on teraz to zajarzy. Nie znalazł pola, no wiadomo, no dobra. Już tu dosieje do końca, bo on tu pominął coś. No i nie minę tego słupa. Ten słup to tutaj jest katastrofa normalnie, tak przeszkadza. Zamiast już obsiać pół pola, to on tutaj odstawia jakieś cyrki. Dobra, jedź. Dobra, mam nadzieję, że to ogarnie. Po Manika pójdę i zawieziemy se sadzonki na miejsce. Nie wiem, czy zdążę dzisiaj to w ogóle obsadzić. Czemu mi się ten kwadrat cały czas świeci? Jak to wyłączyć? Nie wiem, jak to wyłączyć. Dlaczego to się świeci cały czas? Zmieniłem stronę i teraz się to świeci. No ale dobra. Włączymy się tutaj i zabierzemy to. Idealnie, akurat weszło tyle, ile potrzeba. Jedziemy z tym na pole. No denerwuje mnie to. Dobra, mamy sadzonki na miejscu, także będzie wielkie sadzenie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy ja tu już mogę działać, panie kolego? Opuść siewnik. I co? Działa, dobra, to lecimy. Lecimy z tematem. Trochę to zajmie to sadzenie raczej. Ale trochę pola jest, także trochę drzew urośnie, mam nadzieję. Będzie coś cinać. Jak urosną drzewa, to kupię sobie tą maszynę do leśnictwa, także będziemy działać sobie. Tutaj mogą być korzenie, bo ja tu wycinałem drzewa. Dotąd jest moja granica. Tu jakiś patyk mi przeszkadza. Dobra, dojedziemy do końca. Do drogi jest moja działka. Dobra. Nawrócimy sobie. Nie wiem, jakie odstępy robić, żeby to było dobre.
Może tu pojedziemy sobie teraz. To chyba też do mnie jeszcze należy. Tu jest granica jakaś. Dobra, widzę te sadzonki moje, także pojadę tak równolegle do tego. No i co? I teraz mi się sadzonki skończyły i tak będę musiał tutaj jeździć tym manikiem za nim chyba. Dobra, rozładuję tutaj. Teraz tak, czy on widzi to? No nie wierzę. Dobra, podsunę jedną paletę, zobaczymy. Dobra, widzi. Załaduj. O, zniknęło to w końcu. No dobra. To lecimy dalej. No ale może byś tak kolego to włączył. Dobra, dwa rządki będą. Dwa rządki będą posadzone. A, dobra, tutaj są. Słabo widać te sadzonki. Ale tutaj są, dobra, lecimy trzeci rządek. Dobra. Znowu muszę tutaj podjechać. Doładować. Doładujemy sadzoneczek i robota będzie szła dalej. Dobra, czy teraz widzisz tutaj? Uzupełnij. Elegancko, dobra. Ej, czy mi to zabrało z tego? No nie wierzę, no nie wierzę, no po prostu nie wierzę. Zabrało mi z powrotem z maszyny, no. No i co? Czemu on tego z tego nie chce załadować? A nie, mam coś tutaj. To dlaczego mi mówi, że myślałem, znikło mi tutaj, nie ma tych sadzonek. Dobra, już pojadę dalej, bo znowu się coś stanie. Sadzi, ale nie ma tej.
palety. Myślałem, że mi to zabrało, załadowało z powrotem. No dobra, skoro nie, no to dobra. Nie włączyłem znowu. Dobra, ja tutaj sobie jeszcze trochę posadzę tego i ten. Gościu tutaj jedzie sobie ładnie, dobra, siewniczkiem. Ten już skończył. Nie, o, zablokował się o drzewo. Kolejny, no nie, no. Jak tak można? Jak tak można? W tym tempie, jak nie będę pracować, to tu nie zarobimy na chleb, no. Dobra. Mam nadzieję, że się nie zablokuje znowu. Katastrofa. Katastrofa. Dobra, tutaj będzie trzeba nawieźć to jutro, jak urośnie. Ale jeszcze będziemy czekać. Tam są pola 100% chyba będą nawiezione. Na tych warzywach. To jest tutaj, tak, tu będzie 100%. Ok, tutaj jest wszystko ok. To wymaga wałowania, widzę. Także jak on posieje, to także będziemy jeszcze wałować. No dobra, także to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę, zostaw suba. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.